Witamy serdecznie. Husator Team kłania się bardzo nisko. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, jak rozpocząć przygodę z motocyklami, jak wejść w sezon, co przede wszystkim kupić, od czego rozpocząć. Bardzo dużo klientów przychodzi praktycznie tutaj do nas bez jakiegoś tam pojęcia, bez wiedzy, no ale chcą rozpocząć przygodę z motocyklami. No i teraz pytanie do nas, do sprzedawców, jest podstawowe. No co możesz mi zaproponować albo ktoś zaproponować na początek? Więc pierwsze zasadnicze pytanie, musimy sobie odpowiedzieć na nie. Jaką mamy kategorię? To jest bardzo ważne i to każdy z moich sprzedawców będzie się pytał, bo jak mamy kategorię A i nie jeździliśmy 30 lat, to możemy rozpocząć przygodę od 125, 250, pojeździć rok, dwa i pójść później wyżej i skończyć na 600 i ewentualnie litrowym. Jak ktoś nie ma kategorii A, ale ma na przykład, nie wiem, 19 lat czy tam 21 lat i może jeździć na kategorię A2, no to wtedy też możemy mu zaproponować motocykle zblokowane na kategorię A2. Dodatkowo my takie motocykle, które mają 600 cm sześciennych, nie więcej niż 75 kW, możemy zhomologować na A2 i też takimi motocyklami można jeździć. Dodatkowo jak ktoś w ogóle nie ma prawa jazdy kategorii A, A1, ale ma kategorię B, powyżej 3 lat, no to może już wsiąść sobie spokojnie na motocykl 125 cm sześciennych i to jest już potężna gama motocykli, które naprawdę są różne, czyli chopery, są nakedy, są skutery 125 i oczywiście na koniec już są osoby, które mają powyżej 18 roku życia i mogą jeździć na kategorię przede wszystkim tą AM, ale jak jej nie mają, to oczywiście mogą na dowód jeździć do 50 cm sześciennych, czyli skuterkami, motorowerami. A dodatkowo osoby, które mają do 14 lat, mogą jeździć również na kategorię AM, czyli wchodzą skuterki w rolę i przede wszystkim motorowery. Ale przede wszystkim chciałbym Wam tutaj powiedzieć, jak już wiemy, jaki motocykl dla nas, oczywiście my możemy z każdych tych motocyklów dobrać klientom, czy używane, czy nowe, czy duża pojemność, czy mniejsza pojemność. To już jest naprawdę wybór bardzo duży. Wszystko jest na naszej stronie www.husator.pl i tam możecie sobie naprawdę sprawdzić. Pojazdy używane są, są nowe motocykle, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jak już wybraliśmy odpowiedni model dla siebie, już mamy go kupionego bądź zarezerwowanego, no trzeba przede wszystkim pomyśleć o tym, jak się ubrać. I to jest kwintesencja, uważam, tego tematu dzisiejszego, nad którym chciałbym się zatrzymać na dłużej. Przede wszystkim zacznę od tych największych motocykli, czyli 600, 1000, power nakedy, nakedy, sportowo-turystyczne motocykle, w których ja mniej więcej gdzieś tam oscyluję i jeździmy. No i teraz fajnie można się ubrać funkcjonalnie. Pytanie pierwsze klientów jest, pytanie do klientów jest takie, co chcemy przede wszystkim, jak funkcjonować na tym motocyklu, czy jeździmy w dalekie trasy, czy traktujemy to jako dojazd do pracy, z pracy gdzieś na szybkie podróże. Więc 99% klientów jeździ przede wszystkim do pracy, muszą szybko założyć kurtkę, muszą mieć przede wszystkim dżinsy motocyklowe, które będą im służyć również w pracy, buty lekkie, wytrzymałe, sportowo-turystyczne, dodatkowo jakiś pas nerkowy, kask też sportowo-turystyczny, integralny, dodatkowo jakieś fajne rękawice, nieduże, przewiewne, które rzeczywiście spełnią swoją rolę. Ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać na sobie, jaką odzież można dobrać i to jest moda, która będzie naprawdę postępowała. 90% zamówień na spodnie to już nie tekstyl, nie skóra, tylko jeans motocyklowy, a przede wszystkim na co zwrócić uwagę przy jeansach motocyklowych, będziemy nagrywać osobne filmy. Dodatkowo bardzo fajnie z takich motocykli jest dobrej jakości tekstyl, no i przede wszystkim skóra. Skóry są już różne, nie wybierałbym kombinezonów sportowych, dwuczęściowych. Już mamy bardzo duży wybór, jeśli chodzi o kombinezony takie sportowo-turystyczne, bez garba, na przykład z wentylacjami, z perforacją, z podpinkami wypinanymi. Są już rodzaje takie R, czyli bardzo przewiewne, które rzeczywiście spełnią rolę i latem, ale też jak będzie chłodniej, więc to też będę nagrywał takie filmiki, no i to fajnie wygląda przede wszystkim. Kaski tego typu, tutaj mamy przykład kask P70, który rzeczywiście spełni swoją rolę, jest blenda, jest pinlock w zestawie, są bardzo lekkie, wytrzymałe. Rękawica oczywiście lekka, tu akurat mam wentylatory, które są świetne, sprawdzają się mi praktycznie w każdych możliwych naprawdę warunkach.
pod spód, pas nerkowy obowiązkowo. Są dostępne oczywiście cała gama w naszym sklepie i dodatkowo odzież termoaktywna, jeśli chodzi o dół, krótki rękaw bądź długi rękaw. I to tyle, jeśli chodzi jak rozpocząć przygodę z motocyklem, gdzie mamy kategorię A, co mamy kupić i przede wszystkim jak się ubrać. Teraz Wam pokażę dla osób, którzy chcą kupić sobie chopera, bo nie każdy chce jeździć sportowo-turystycznie bądź turystycznie. Lubią chopery, mają prawo jazdy kategorii A albo mają kategorię B i chcą jeździć tylko i wyłącznie, mogą jeździć 125-kami. Więc tutaj pozwolę zaprosić mojego kolegę Patryka, który Wam ewentualnie pokaże, jak można się nowocześnie ubrać już na chopery. To nie, bez względu na to, czy jeździmy motocyklem 125, czy jeździmy motocyklem 700, litrem. Na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim na funkcjonalność, przewiewność, bezpieczeństwo. To jest najważniejsze. My w tym roku wprowadzamy firmę Broger. Po to, żeby przede wszystkim pokazać naszym klientom, że nie tylko tekstyl, nie tylko sportowa skóra, ale przede wszystkim niesamowity look, niesamowita wygoda, odzież casualowa, która jest stricte motocyklowa, ale jest wielofunkcyjna. Więc tutaj mamy przede wszystkim koszulę, od tego trzeba zacząć. Oczywiście w chłodniejsze dni będzie nam chłodniej, więc możemy ubrać do tego kurtkę klasyczną, powiedzmy Rebel Hunter Ozone Sparrow. Też oczywiście może Patryk później pozwoli sobie założyć i przede wszystkim zobaczycie, jak ona wygląda funkcjonalnie, wygodnie po wyciągnięciu protektorów. Mamy praktycznie kurtkę na co dzień. Jeśli chodzi o górę, mamy załatwioną, ale co na przykład wybrać do jeansów? Zobaczcie, tak wygląda nowoczesny, ubrany motocyklista, który chce jeździć chopperem, chce pracować w odzieży, której przyjechał do pracy. Jeansy, trzy rodzaje z jeansów Brogera, Florida, Ohio, Kalifornia. Są bardzo wygodne, delikatnie podwinięte nogaweczki. No ale buty, zobaczcie przede wszystkim na buty. Mam nadzieję, że widać, w czym Patryk jest ubrany. To są buty, które są delikatnie za kostkę, sznurowane, wzmacniane przede wszystkim, mają palce lekko traperowate. To jest przede wszystkim hit na pewno na przyszłe 2-3 lata, nawet dłużej. Wiem, że klienci będą tego szukać, dlatego my to mamy. To można wybrać na górę. Kaski albo otwarte, kaski z blendą, kaski integral szczękowe, ale przede wszystkim mamy coś takiego, czyli kask na przykład Cross TT Lasera, który przede wszystkim wygląda bosko. Można tym jeździć delikatnie na coffee racerze, na chopperze, można jeździć na, nie wiem, można na Harley'o to wrzucić. Chciałbym, żebyś Patryk założył sobie ten kask i zobaczył, jak to wygląda w połączeniu, bo naprawdę robi to robotę. Jest to odzież lekka, jeśli podtrzymam okularki, funkcjonalna. No i zobaczcie, przede wszystkim do tego kasku można założyć albo okularki sobie przeciwsłoneczne, albo ściągnąć blendę. Pokaż Patryk blendę, ona jest ręcznie tutaj ściągana. No i mamy praktycznie już bardzo fajny styl. Dopełnieniem tego są rękawice skórzane, lekkie, z koziej skóry, jeśli chodzi o wewnątrz. No i na pewno takie ułożenie, taki strój na taki motocykl to jest odpowiedni wybór i możecie rozpocząć sezon właśnie z takim ubiorem do takiego motocykla, jakim wcześniej pokazałem. Patryk, ściągnij kask i powiedz ewentualnie, jak się czujesz, bo klienci mogą tego nie znać, raczej głównie skóra, głównie tekstyl. Tutaj mi akurat zdradzał taką tajemnicę, że jak siedział przy biurku, pokazałem mu trochę pochodzić. Nawet protektory, które na początku wydają się sztywne, ale po siedzeniu one troszeczkę termicznie pracują i są o wiele, wiele elastyczniejsze i miękkie. Jak ty się czujesz w tym w ogóle? No, stanowczo nie czuję się jak w ubraniu motocyklowym. No, to jest na pewno podstawa tego stroju, że protektory, które faktycznie po założeniu tych ubrań są wyczuwalne. Po tym jak troszkę je faktycznie ponosiłem, troszkę się ogrzało od mojego ciała, stały się miękkie i na dobrą sprawę no, nie czuję ich wcale. Okej, okay. A weź rozetnij guziczki, ja ci kask przytrzymam. Chciałbym, żebyś pokazał mniej więcej, z czego ona się składa, taka koszula, bo ona jest naprawdę ciepła. Ona wygląda delikatnie, ona wygląda przewiewnie, zwiewnie, ale ona ma w sobie przytą kamizelkę, czyli po przyjechaniu do pracy możemy sobie ściągnąć tą kamizelkę kewlarową, ona stała w kewlarze, wypiąć dodatkowo ochraniacze i mamy koszulę, której można chodzić naprawdę na co dzień w okresie jesienno-zimowym, więc to, ten look to jest hit sprzedażowy na pewno na przyszłe sezony. Broger, zapamiętajcie, my będziemy robić filmiki produktowe, które rzeczywiście przybliżą Wam tą markę, przybliżą Wam ten styl, bo na pewno wiele klientów chce jeździć coffee racerami,
choperami. Są oczywiście, jest to odzież damska i męska, tak samo w moim przypadku na Power Nakedy też są wersje damskie, męskie, są już jednoczęściowe kombinezony Rebel, Zebelhorna, Miura i to jest przede wszystkim to, na co chcemy zwrócić uwagę. Teraz Patryk nam przybliży troszeczkę kamerę i pokażemy, jak się przygotować do sezonu, czyli co chcemy kupić, jeśli chodzi o zakup motoroweru, motocykla 125. Tych klientów jest tak naprawdę najwięcej, więc tutaj do motocyklu dobierzemy sobie ubiór, który rzeczywiście spełni swoje oczekiwania, spełni swoją przede wszystkim rolę. I fajnie, że już klienci, którzy kupują u nas motocykl, ubierają się od stóp do głów. I to jest fenomenalne. Gratuluję i szczerze Wam dziękuję za to, że podchodzicie do tego w pełni profesjonalnie. Chodźcie tutaj, jest mój drugi model. Więc tak. Jeśli chodzi o motocykle, motorowery, skutery 125, również cała gama dostępna w naszym salonie. Czyli motorowery bardzo ładnie wyglądające, skutery 50-125 również fajnie wyglądają i każdy, kto kupuje taki oto pojazd, no musi przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo. Podstawa to jest oczywiście kask. My możemy dać kask w cenie, ale to jest jakby podstawowe. Ale większość klientów już naprawdę chce i dba o swoje bezpieczeństwo, czyli mniej więcej co można wybrać na pojazd tego typu, czyli 125 motorower, przez większość troszeczkę tak poniżana, ale przede wszystkim co możemy wybrać i jak ile możemy wydać na to, bo jeśli chodzi o odzież na nakedy sportowe, chopery, no tutaj zakres troszeczkę jest większy, bo i trzeba gdzieś tak około 1500-1800 z kaskiem do 2000 zł wydać, ale naprawdę na te mniejsze pojemności spokojnie może starczyć 1500 zł, skorzystać z wyprzedaży do końca lutego minus 20%, na nową odzież do końca lutego jest minus 15%, korzystajcie, pogoda już naprawdę zaczyna się robić, kwestia czasu, aż sezon się rozpocznie, a możecie sobie zaoszczędzić naprawdę kupę pieniążków i to jest właśnie najważniejsze. Automatik, chodź na chwilkę. I co można przede wszystkim powiedzieć takim osobom, które chcą rozpocząć przygodę, mają kategorię B, chcą sobie kupić jakiś skuter bądź motocykl 125, nie ma problemu, przychodzicie do nas, sprawdzamy, czy bardziej potrzeba klienta jest bardziej motocykl 125, jeździł już kiedyś i chce fajnie wyglądać, sportowy design, czy chce tylko i wyłącznie skuterka na dojazdy do pracy z powrotem, po zakupy z powrotem, więc odzież będzie podobna. I oczywiście pokażę Wam kurtkę, spodnie, buty, rękawice i kask, który rzeczywiście wyjdzie około 1800 zł zestaw i macie w pełni zabezpieczone ciało. Panie Mateusz, również poznacie mojego drugiego pracownika, Patryk, sklep Mati, nowy nasz nabytek od części, każdy kto będzie potrzebował części do motocykla już dzwońcie, jest osoba, która na pewno będzie dbała o telefony. I on ma na sobie przede wszystkim odzież, która jest naprawdę ładnie wyglądająca, designersko, jak widzicie, ok, ma wszystko to co powinno mieć, wentylację, ma przede wszystkim slidery, ma ochraniacze, dżinsy motocyklowe, jak widzicie i w tamtym przypadku i w moim i w tym 90%. Gwarantuję Wam, że to będzie każdy poszukiwał, a skóra ewentualnie czy tekstyl to na drugą bajkę, na drugi film będę opowiadał, dlaczego można wybrać komplet. I teraz tak, Mati ma na sobie kurtkę Pulse z Ozona, oczywiście 5-letnia gwarancja, z wypinaną membraną przeciwdeszczową. Ona kosztuje w detalu niecałe 500 zł, więc naprawdę bardzo mało i z pakietem Assistant dodatkowo. Jeansy wybrał sobie akurat Shima, słynne spodnie, to jest Giro Kaki, w takim akurat kolorze oliwkowym, naprawdę mega to wygląda, klienci się już fajnie przyzwyczajają i przybliżają sobie ten kolory. Buty, zobaczcie, buty City, 349 zł, tyle kosztują buty, które dziś idziemy do Deichmanna i na pewno więcej jeszcze wydajemy. Buty wentylowane, skórzane, ze steel meshem, otwierane na bok, to jest bardzo ważne. Uzupełnia to oczywiście kask, zobaczcie, jeden z najtańszych kasków, można powiedzieć, na rynku, integralny, z blendą, z szybką przyciemnianą dodatkowo, można ją dokupić, wentylowany, który ma dodatkowo jakieś akcesoria, gdzie to wygląda jeszcze bardziej agresywnie, czyli oczywiście kolory 3, ktoś chce jeździć bardziej agresywnie, kupuje sobie Nakedzika 125, na przykład Junak Barton, wybiera sobie ewentualnie taki kask, kto chce jeździć na przykład skuterkę, wybiera sobie kolor
czarny. No i rękawice, jakie wybrałeś sobie. Co sobie wybrałeś ciekawego? Rebel Horde Patrol. Rebel Horde akurat Patrol. Tutaj mamy w pełni zamkniętą rękawicę z bardzo fajnymi materiałami, super fabrikiem, elastyczne, wygodne, na pewno spełnią swoją rolę. On tutaj ma na sobie około 1800 zł. Od tego na pewno jeszcze rabat będzie, więc zaoszczędzicie 200-300 zł. Do końca lutego, przypominam, Mati, powiedz mi, jak ty się czujesz w ogóle w tej odzieży? Mógłbyś w takim czymś pracować, dojeżdżać do pracy? Tak, tak, jak najbardziej. Powiedz mi, jaki ty byś wybrał bardziej, 125 Nakedzik czy skuter? 125 Nakedzik. On jest naszym tutaj mega gościem, więc na pewno będzie jeździł czymś większym, ale tutaj wam chciałem pokazać, jak to mniej więcej można fajnie poubierać. My w tej odzieży normalnie pracujemy, ja w jeansach, kolega Patryk w jeansach, Mati również będzie sobie w takiej odzieży pracował, więc będziemy wam pokazywać funkcjonalność, to jest najważniejsze, a już jak ktoś chce wybrać sobie trasę daleką, już wam też pokażemy w filmikach osobnych, co macie wybrać i co się ubrać, żebyście nie zmokli przede wszystkim. Z tej strony wszystko, Hustator Team pozdrawia, miłego weekendu, wbijajcie naszą stronę, korzystajcie z tych kodów rabatowych, bo warto, do końca lutego bardzo fajne promocje. Trzymajcie się, cześć!